witam w kolejnej części. Zagrałem w Arx Fatalis i zszedłem na poziom 3 krypty w międzyczasie, kiedy była przerwa. Ciemno, ciemno, ciemno. Oraz szczury. Jakieś pomieszczenie, coś tu jest? Nie, chyba. O, tu są nagrobki. Ale nie, to nie. Zaraz, to jest jakieś podejrzane bardzo. Zaraz, jak to było? Witałem z pani. Nie, jak jest reveal? Ach, co? Aha, tak, vista, nie widzę. Ale tu nic nie ma i tak. No ale to jest podejrzane, obcie sekretem albo jakimś przejściem. O, kołki. Coś jeszcze tu jest w tym pomieszczeniu? Ale nie ma tu gdzieś przycisku jakiegoś, który by... Gdzie tu jest kość? Niby tu mi pokazuje, że jest kość. No nie wiem jak to... Może wstrzelić to trzeba, czy co? Nie, to nie działa w ten sposób. Czy gdzieś tu jest przycisk? Być może z tego miejsca tu się nic nie da zrobić, jeśli o to chodzi. No dobra. Może to z innej strony. To idziemy dalej. O, mumia! Mumia! Zobaczymy, jak ta mumia sobie ze mną poradzi. A, tam. Jak mumia, to myślę, że podatna na ogień. No, dokładnie. I nic z sobą nie ma. Czy mumię też trzeba przebić kołkiem? Nie, nie trzeba. I mamy sarkofagi. Jeden. Pusty. Drugi. O! Symbol. Kolejny symbol. Uo! Skąd się tu wzięło? Dobra, pozostaniesz z magicznym. Jeszcze nie teraz. No nie było to jakieś mistrzowskie z mojej strony, ale... Zabity. Kolejny? A to tym razem prosto z sarkofaga. Sarkofagu, znaczy się. Dużo to nie dało na niego. Okej. Magiczny pocisk jest dobry. To? O! Coś się tutaj zrobiło? Słyszałem jakiś dźwięk. Okej, nieważne. I tak to biorę. Nic mnie tu nie powstrzyma. Oj! Co się dzieje? Okej. W ogóle za ciemno tutaj pozapalać wszystko, co tu się tylko da, ale tylko, że tylko jedna świeczka jest w okolicy. Life potion. Oj. Za ciężkie? No dobra, niech ci będzie. Kość. Coś jeszcze. Nic. Oraz. A jeszcze dwa sarkofagi. To nie potrzebuję. Dobra. Czyli tyle. A co ten kamień tu robi na przykład? Ciężki kamień. Jak otworzyć ten sarkofag? Może trzeba mieć dużą siłę. A jakbym użył czaru Bless? Może moja siła się zwiększy?
Nie, i tak jestem za słaby. A jaką mam siłę teraz z ciekawości? 22? I nie mogę i tak tego udźwignąć? No dobra. To może jednak nie kwestia siły, tylko nie wiem, przedmiotu trzeba jakiegoś użyć. Coś tu jest dookoła? Nie to. Pusta butelka. Trochę głośno będzie teraz, ale trzeba poodkrywać. Przynajmniej ja chcę. Krew. No i chyba tyle tutaj, nie? O, a to pusta butelka. A po co te butelki tu leżą, to nie mam pojęcia. Może tu trzeba do każdej swoją krew nalać na przykład. Czy to się tak da zrobić? Nie. Nie da się tak zrobić. Po co to jest? Dekoracja czy co? Tylko dobra, nieważne, idę dalej. No już tylko 5 pochodni mi zostało tylko, a przynajmniej tego w cholerę. Ojej. Szczur. Backstab? Ciekawe. Nic tu nie widzę, ludzie. Jeszcze jeden szczur. O, miecz. Nic ciekawego. Nic. Nagrobki. Znaczy nie nagrobki, tylko groby. Nic. Aha, to już taką szablę już miałem nawet. A to co? Oraz kolejny. Ostatni. No i mamy symbol pionty. Join. O, mumia. Przeżyła? Nie. O, bransoletka ma. Dźwignia, która nie wiem co zrobiła, znaczy ja właściwie to wiem, ale wy nie wiecie. O, to jest symbol. Jakby? Półksiężyc? Półksiężyc? A tu też jest symbol. Zaraz, muszę to sobie narysować. Tutaj też będzie symbol jakiś. Tak, takie coś. Cokolwiek to jest. To jeszcze druga część tego całego. A co to jest? Some kind of container. Ale nie... Nic to nie daje naciskania na niego. Miednica, a tu kołek. A już mam chyba za dużo tych kołków, więc kolejny symbol. Kolejne nagrobki, znaczy groby. Do rozwalenia. Pusty, pusty. I pusty, no nie, no co. O! Tu się pojawiła. Blisko podeszła. A zaraz, tu zapomniałem symbolu sobie przy... A tutaj jest taki... Kółko jakieś. Brakuje mi jednego symbolu. Ekwipunku. Tutaj jest jaki? To jest słońce. No to ciekawe, że brakuje mi. Przecież wszystko...
dość tego. Jak od razu lepiej. Mam 5, tak? A powinien mieć 6. Jakiego mi brakuje? Brakuje mi pół księżyca bez kropki. Dziwne bardzo. It's too heavy. No dobra, teraz jest przerwa i tak za chwilę, więc w międzyczasie poszukam tego. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.